jestem poznaniakiem, nie jestem rolnikiem, jednak solidaryzuję się jako przedstawiciel, jako lider środowiska poznańskich patriotów z tym protestem rolników, który się tutaj odbywa za mną, jak widać, i przed w ogóle urzędem wojewódzkim. Dlatego muszę pana zapytać, dlaczego decyzja, żeby tutaj być? Tak jak wspomniał, nie jest pan rolnikiem, ale wspiera pan to, co się dzisiaj dzieje. Polska jest tylko jednym krajem i my wszyscy jesteśmy powiązani, jesteśmy Polakami oraz jesteśmy jednym systemem gospodarczym. Przemysłu polskiego już nie ma, wszystko zniszczyli, na przykładzie miasta Poznania, kiedyś to było potężne miasto przemysłowe, zakłady przemysłowe, na przykład jak Cegielskie, były znane na cały świat. Dzisiaj zostało wszystko zniszczone, wszystko zniszczyli od 10 roku, niszczył Balcerowicz podatkiem popiwek, którego już praktycznie nikt nie pamięta. To był specjalnie podatek założony na polskie przedsiębiorstwa, aby zostały zniszczone. Wracając do rolnictwa, rolnictwo jest jednym z ostatnich gałęzi działalności gospodarczej w Europie i w Polsce. Jeśli jeszcze rolnictwo zostanie zniszczone, a może być zniszczone, jeśli zostały otwarte już granice Unii Europejskiej na towary importowane głównie z Ukrainy. Gdy nas pchano do Unii Europejskiej, głównym argumentem była spójna polityka państw europejskich w aspekcie ceł na towary rolnicze, w temacie których jesteśmy samowystarczalni. A dzisiaj co? Unia Europejska planuje przeznaczać gigantyczne miliardy dla Ukrainy, która nie jest naszym członkiem, oraz niszczy rolnictwo absurdalnymi przepisami. Słynna jedna kura na podwórku Polaka wymaga unijnej procedury, biurokracji. Unia wprowadziła obsesję na tle CO2. CO2 jest dobry, rośliny czekają na CO2. Unia jest skończona. To już jest instytucja, która musi być zlikwidowana, a przynajmniej my Polacy powiedzmy Unii, my Polacy, tak ciężko doświadczeni przez komunizmy, przez totalitaryzmy, musimy Unii powiedzieć dziękujemy, dziękujemy. Jak według pana decyzje Unii Europejskiej wpływają na polskiego rolnika? To są decyzje katastroficzne, one niszczą ich planem, zresztą oni mówią to wyraźnie. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Dodatkowo pana pytanie, no przecież Unia mówi wprost, że mamy przejść na dietę związaną z owadami. Czyli nie mamy jeść wieprzowiny, wołowiny czy powiedzmy drobiu, tylko my mamy jeść owady. To jest plucie w twarz Europejczykom. Jesteśmy cywilizacją i my wiemy, co mamy jeść. Jesteśmy starą cywilizacją. Owady zresztą, jak powiedział wielki znawca kuchni, owady. Ludzie jedzą tylko w tych rejonach, gdzie jest po prostu głód i brakuje normalnego jedzenia. Także Unia Europejska, jedźcie sobie sami owady, a od nas wara. Dodatkowo partie rządzące PiS, PO. PiS przeznaczył 14,5 miliona w zeszłym roku prywatnej, zagranicznej firmie. Te 14,5 miliona to są pieniądze polskiego podatnika, a firma ta o nazwie HypoMine mają pod poznańskim Kurnikiem w Gądkach swój zakład, a drugi wielki zakład budują w Karkoszowa, w województwie lubuskim. I to są zakłady, których działalność będzie polegała na hodowli robaków na cele m.in. spożywcze. Polski przedsiębiorstwo, nie masz pieniędzy? Zgłoś się do rządu, do PiS-u, do PO. Niech ci też dadzą 14,5 miliona z pieniędzy podatnika, tak jak dali zagranicznej firmie. Plują nas w twarz, mają nas za idiotów, ośmieszają nas, chcą nam zabrać wszystko. Ma pan pytanie jakieś? Unia same zło, panie dziennikarzu, samo zło. Muszę jeszcze zapytać, powiedział pan, że jest tutaj jako mieszkaniec Poznania. Jak pan odbiera taką formę protestu? Pojawiały się wcześniej głosy, że trochę mieszkańcy obawiają się paraliżu miasta. Pewnie, najlepiej gdyby tego protestu nie było, ale skoro miliony rolników w całym kraju protestuje, to znaczy, że oni mają rację i jest to w pewnym sensie forma demokracji. Taka ilość ludzi nabiera pewnego statusu prawnego i oni mają prawo protestować. Apelowałem w internecie, by przepuszczali na blokadach osoby starsze, w samochodach, gdzie są dzieci, czy osoby, które udają się na zabieg do lekarza. No są uciążliwości, ale jeśli za chwilę po mojej wypowiedzi kamera uchwyci taczkę z obornikiem, to świadczy o tym, że wielkopolscy rolnicy, i mam nadzieję, że w całej Polsce, zachowali się właściwie. Nie dewastują, tak jak rolnicy w Europie Zachodniej, którzy no, przekraczają wszelkie normy, bo tak się nie robi, to jest nasz majątek. A przed Polskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, to jest nasz majątek, to jest nasza kochana Polska, stoi tylko obornik w taczce. Nie ma żadnych dewastacji, nie ma żadnych zniszczeń. Bierzmy przykład i szacun dla wielkopolskich rolników, że w ten sposób
dokonują protestu. Nie niszczmy naszej biednej Polski, bo z niej już niewiele zostało. Jeszcze zapytam pana, czy w pana ocenie nasz nowy rząd jakoś znajdzie pomysł na ten problem? Michał Kołodziejczak, który został wiceministrem rolnictwa, ostatnio powiedział, że to po PiSie została stajnia Augiasza i trzeba to posprzątać. Proszę pana, od 35 lat to jest tak zwany układ pomagdalenkowy. Te rządy się tylko zmieniają, literki i ludzie. Tak naprawdę to jest cały czas jeden układ, zwany potocznie popisem. Oni w latach 90. dostali rozkazy z zagranicy. Umowny PiS, Kaczyńscy mają reprezentować środowiska patriotyczne, a Tusk ze swoimi ludźmi środowiska proeuropejskie, jakby nowocześniejsze. To jest bzdura, to jest teatr, to jest popis. Oni się wymieniają władzą. A w najważniejszych sprawach niszczenia Polski zawsze są zgodni. Zawsze. Nie krytykują tych ustaw, tych umów, które podpisują, które są wymierzone w interes państwa i narodu polskiego. Dlatego cały układ pomagdalenkowy, PiS, PO, wszyscy muszą odejść. To są słowa Andrzeja Lepera. Oni już byli, wszystko zniszczyli i muszą odejść. Polacy muszą przejąć władzę w tym kraju. My jesteśmy suwerenem i to jest nasz kraj, a nie ludzi, którzy są na usługach obcych mocarstw, obcych układów, a wielu z nich tak naprawdę w ogóle nie ma polskich korzeni. Są tylko obywatelami polskimi, mówiącymi płynnie po polsku.